No więc wynajęliśmy sobie motor od Giuseppe z Mariny w Kapitana na 6-7 godzin. Giuseppe to dobry znajomy, więc nawet jak oddamy go później, to się nic nie stanie. I postanowiliśmy przejechać panoramiczną drogę, tak zwaną Vecchia SS 125, co oznacza stara droga SS 125. Ta droga kiedyś była jedyna, która przecinała południowo-wschodni kraniec Sardynii od strony Cagliari Quartu w stronę morza, tam w stronę Costarena, na południowo-wschodnie wybrzeże. Teraz zbudowali nową drogę poniżej, nuova SS 125, czyli nowa SS 125, która się tam przedziera niżej przez góry, tam są tunele, bardzo szybko nią możecie przejechać, ale możecie przejechać sobie tą starą, która jest bardzo panoramiczna, biegnie przez piękne góry Sette Fratelli, ma bardzo dużo zakrętów i punktów panoramicznych, no i gnamy sobie przez nią prosto do morza. Spójrzcie, jakie niesamowite krajobrazy są w górach Sette Fratelli. Rzeka tutaj wydarła górą taki piękny mały kanion. Dookoła wszędzie kwitną różowe oleandry. Niesamowicie ślicznie. Dookoła wznoszą się wysokie, ostre szczyty tych gór. Trzeba się będzie wybrać na jakiś trekking tutaj. Podczas naszej motocyklowej wyprawy podjechaliśmy pod bardzo dziką plażę przy ujściu rzeki Poczy Pikoku. No jest tu jedna osoba oprócz nas. Na tyłach stawy przed chwilą jakiś żuraw czy czapla przeleciał nam nad głową. Bardzo pięknie. Wyjeżdżamy z gór Sette Fratelli i kierujemy się w stronę domu. Ale nie chcemy wracać tą samą trasą, tylko wzdłuż wybrzeża. Dzięki czemu zatoczymy tego dnia duże koło po całej południowo-wschodniej Sardynii. Wracamy brzegiem morza i przejeżdżamy przez rejony Costa Rei i Villa Simius. Możecie się tu zatrzymać na kilku pięknych plażach. My wybraliśmy i Punta Molenis. Piękna karaibska zatoczka. Niestety od tego sezonu płatny parking. 10 euro za wjazd. I jeżeli się tu wybierzecie, przyjedźcie najlepiej wcześnie rano, kiedy jeszcze nie ma dużo ludzi na plaży. Miejsce jest naprawdę bajeczne. No a przed oddaniem motoru trzeba go zatankować do pełna, co też zrobiliśmy i wydaliśmy na paliwo 17 euro.